W takim razie dzień dobry Państwu. Już oficjalnie wszystkich serdecznie witam na kolejnym warsztacie Domowego Teatru Radiowego i już szybciutko oddaję głos jeszcze raz Panie Marku. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozpoczniemy taki podwójny Nelson, to znaczy popracujemy nad scenariuszem naszym dzisiaj i za tydzień po to, żeby go sfinalizować. Natomiast chciałbym rozpocząć od jak zwykle jakiegoś tematu, który wprowadza nas troszkę w atmosferę Domowego Teatru Radiowego, a równocześnie kompletuje pewne informacje dotyczące tego, w jaki sposób możemy tworzyć ten teatr. Poprosiłbym o prezentację. No właśnie, i mamy, czyli tematem naszego dzisiejszego takiego krótkiego wstępu są emocje. Chciałbym tylko Państwu podpowiedzieć dosłownie te najważniejsze chwyty, które możemy po dzisiejszych naszych warsztatach zapamiętać. Pierwszy chwyt wzbudzający oczywiście emocje nie w warunkach świata realnego, rzeczywistego, tylko w światach przekazu fabularnego, a w naszym przypadku też wirtualnego, to jest spotkanie różnic. Przysłuchując się temu, coście Państwo mówili jeszcze przed naszym nagraniem o tej sytuacji, która wszystkim nam towarzyszy i komplikuje nam życie dotyczące pandemii i tak dalej, ja chciałem tak trochę jakby nawiązać taką przykładem, metaforą, może to też niektórym z Państwa pomoże w zrozumieniu sytuacji, która nas otacza. Proszę sobie wyobrazić, że jesteście Państwo w kuchni u siebie w swoim własnym mieszkaniu. No i na kuchence gazowej zauważacie małą Biedronkę, która przywędrowała przypadkowo, wleciała przez okno kuchenne i spaceruje sobie tak trochę niebezpiecznie w stronę palnika. My jako ludzie zrobimy rzecz następującą. Weźmiemy kartkę papieru, delikatnie podniesiemy tą mrówkę, troszkę może niedelikatnie, Biedronkę, przepraszam, bo to się powiedzieć, Biedronkę. No i bezpiecznie ją przenosimy przez okno, żeby odnalazła wolność poza naszym mieszkaniem. I teraz proszę się zastanowić nad tym, jak różne emocje przeżywają te dwie istoty. To znaczy my, wiedząc o tym, czemu służy nasze działanie i ta Biedronka, która kompletnie nie wie, dlaczego ją nosimy w górę, dlaczego przynosimy, dlaczego się stało, ponieważ nie jesteśmy w stanie jej wytłumaczyć, dlaczego to robimy. I teraz chciałbym tylko się Państwu usprawiedliwić. Mnie na przykład pociesza, bo ja nie jestem w stanie, chyba się nigdy do końca świata nie dowiem, dlaczego jest ta sytuacja, jaka jest, ale być może jestem tą właśnie Biedronką, która została porwana w celu uratowania przed gorszym kataklizmem i tym się pocieszam. Ale wracam do tematu. A mianowicie, gdy porównamy sobie emocjonalność, bo bez wątpienia tak jest, że człowiek, który stara się bardzo precyzyjnie uchwycić i bezpiecznie Biedronkę, no przeżywa jakieś emocje. I Biedronka, która jest chwytana, też przeżywa emocje. I teraz ta różnica w emocjonalności najczęściej przyciąga tego słuchacza, przyciąga tego, kto próbuje zrozumieć empatycznie, co czuje jedna z tych postaci i co czuje druga. Posłużyłem się takim tutaj przez Pixabay umieszczonym zdjęciem takiej trochę dziwnej sytuacji dużego niedźwiedzia i małego chłopczyka. Ja specjalnie chciałem to zdjęcie pokazać Państwu, czy tę ilustrację, bo to jest ilustracja bardziej niż zdjęcie, czyli grafika, że już patrząc na to, co mamy przed sobą teraz, odczuwamy pewien stan emocjonalny, bo to jest już napięcie wpisane pomiędzy te dwie istoty, które widzimy na obrazku, prawda? Jak działa taka emocjonalność? Otóż jak w jednym statycznym obrazie pokażemy to, co tutaj Państwo widzicie teraz na tym slajdzie, to próbujemy przewidzieć, co się będzie działo. Czy ten, naprawdę będzie coś bezpiecznego, ale różnie może być. Płynie jakiś strumień obok wody i teraz nie wiadomo, czy ten strumień będzie odgrywał jakąś istotną rolę w tym zdarzeniu spotkania misia z chłopczykiem, czy nie. Nie wiemy, czy chłopczyk pokona tego misia, nie wiem w ogóle, czy ten miś ma jakieś w ogóle miejsce zamiary. Ale wszystkie te myśli, które przebiegają przez głowę człowieka patrzącego na obraz, są cenne. Gdybyśmy cofnęli się w historii sztuki, to właśnie tego typu odkrycia stanów napięcia w statycznym obrazie funkcjonowały w historii malarstwa, gdzie sceny historyczne, rozmaite obrazy, które miały przedstawić jakieś dramatyczne sytuacje z historii życia ludzi świętych albo walecznych, bohaterskich i tak dalej, bardzo często sugerowały właśnie takie stany napięcia emocjonalnego. Chodziło o to, żeby po prostu ktoś
patrząc na nieruchomy obraz, poczuł w sobie potrzebę wyjaśnienia, jak to będzie dalej, jakbyśmy ten obraz uruchomili i co się będzie działo w sensie fabularnym, gdyby to była tylko jedna stopklatka, za chwilę potoczy się całość filmu. W naszym przypadku, gdzie mamy do czynienia tylko ze ścieżką audio, różnice w tych takich postaciach, gdy spotyka się mały z dużym i tak dalej, są do uchwycenia w ten sposób, o których już niejednokrotnie wspominałem, żeby postaciom, które Państwo wymyślacie, dać różne charaktery, różne osobowości. Jeśli jest ktoś gadatliwy, to niech się spotka z małomównym. Jeśli ktoś jest władczy, to niech spotka się z kimś, kto tej władczości nie przejawia. Żeby po prostu różnica potencjałów, różnica charakterów była już z góry tym zaplanowanym stanem emocjonalnym. Poproszę o drugi slajd. Tutaj kolejny, więc tak, pierwszy chwyt byśmy nazwali różnica, że emocjonalnie działa to, co widzimy, że jest różne w spotkaniu. Spotykają się różne postaci. A teraz, co jeszcze nas, że tak powiem, orientuje i pobudza w stronę emocjonalnego traktowania fabuł. Gdy mamy pogonię i ucieczki. I teraz, wbrew pozorom, kiedy bohaterem jest ten, kto goni, lub bohaterem jest ten, kto ucieka, to są dwa różne strony emocjonalne. Gdybyście Państwo dzisiejszego dnia próbowali sobie czasami, bo to nawet warto, kontrolować tak włączyć taką samą obserwację poprzez oglądanie filmów. Bo na pewno się, jak każdy z nas, Państwo emocjonujecie oglądając pewne filmy, zwłaszcza filmy, które są filmami dynamicznymi i dotyczą na przykład zagadek kryminalnych, jak w naszym przypadku. I w tym momencie zauważmy, że jeśli są w ogóle jakieś jazdy tak zwane, czyli po prostu ktoś kogoś goni albo ktoś przed kimś ucieka, to bardzo istotne jest to, czy ten uciekający jest po stronie pozytywnej tego filmu, czy jest po stronie negatywnej, bo nasza emocjonalność może mieć znak pozytywny, zabarwiony lub negatywny, przy czym tak na ogół, jak się by patrzyło, tak gdzieś z ukrytej kamery, to na pierwszy rzut oka nie widać tej różnicy w naszym zachowaniu, natomiast gdybyśmy się tak bliżej przyjrzeli i zanalizowali komunikację niewerbalną, to widać, czy my kibicujemy temu, kto ucieka, żeby właśnie skutecznie uciekł, czy chcemy, żeby ta ucieczka była zakończona fiaskiem, czyli żeby ktoś tę postać dogonił. Ja Państwa właśnie namawiam do tego, żeby obserwować tego rodzaju chwyty w mediach i sprawdzać na sobie, jak najczęściej zadając takie pytanie, generuje. Na przykład generuje na pojawienie się muzyki, która wzbudza wreszcie emocji, co też tutaj eksperymentujemy w domowym darcie radiowym i jak ja reaguję na podniesiony głos i tak dalej. Teraz na moment zatrzymam się przy tym, bo w życiu jest tak, jeśli zaczynają nad nami panować pewne emocje w rozmowie z partnerami codziennego życia, to pierwsza rzecz, którą zauważamy u siebie nawzajem, to jest przyspieszenie tempa mówienia i podniesienie wysokości mowy. Zwróćcie Państwo uwagę, że niezależnie od tego, jak w naturalny sposób ktoś mówi wysoko, nisko, jak w jaki sposób artykułuje poszczególne wyrazy, dźwięki, jaki ma charakter, jego barwa głosu, to gdy się zdenerwuje, to naturalnym objawem zdenerwowania, emocjonalności, bo to może być różna też emocjonalność, to może być emocjonalność nie tylko zabarwiona negatywnie, ale też pozytywnie. Ale jeśli ktoś coś zauważył, coś ciekawego, coś co budził w nim emocji, to mówi coraz szybciej i zobaczcie Państwo, coraz wyżej, coraz mocniej, mocniej w tym sensie, że wyżej. Mamy nieustający problem podczas nagrań w studiu radiowym, kiedy ćwiczymy z studentami, żeby wprowadzając emocje nie mówili wyżej i szybciej. I to jest dla nas też wskazówka w domowym teatrze radiowym, żebyśmy emocjonalność charakteryzowali w sposób taki artystyczny, to znaczy nie tylko poprzez oddanie jeden do jednego tego, co się dzieje w życiu realnym, czyli mówienie szybszego i wyższy dźwięk, tylko też, żebyśmy starali się, znaczy mi bardzo zależy, na co zwracam uwagę cały czas tutaj Państwu i sukcesywnie wychwalam każde takie podejście, jeśli Państwo budujecie emocje poprzez zmianę intonacji głosu. Czyli zaczynacie po prostu nad samą linią melodyczną pracować, a nie nad jej wysokością i tempem mówienia. Poproszę następny slajd.
Trzeci chwyt, który chciałbym Państwu tutaj dzisiaj omówić, to jest strach w bezpiecznym opakowaniu konwencji gatunku. Nieustający problem, jak zbliżamy się na przykład do naszych wnuków, znaczy mówię do pokolenia wnuków, prawda? Bo nie każdy z nas ma wnuki, ale mówię o pokoleniu wnuków. I patrzymy, czym się one emocjonują, patrząc w ekrany, to prawdopodobnie my byśmy się tym w ogóle nie emocjonowali, albo uważamy, że to, co budzi ich emocje, nie do końca jest po prostu sympatyczne z punktu widzenia świata ludzi dorosłych i opiekunów. Tymczasem, proszę Państwa, wszyscy, którzy produkują jakiekolwiek filmy, słuchowiska i jakiekolwiek przekazy, no przynajmniej z zasady powinni kontrolować, aby poczucie strachu było kontrolowane i w bezpiecznym opakowaniu konwencji gatunku. Co to znaczy bezpieczne opakowanie konwencji gatunku? Otóż z uwagi na pewne przyzwyczajenia do tego, że jak ktoś się skrada i pojawia się na przykład trwożna muzyka, to dlatego przedłużamy ten czas trwożnej muzyki i tego skradania, żeby widz oglądający nabrał nie tylko poczucia strachu, ale też poczucia konwencji, bo już to niejednokrotnie widział, niejednokrotnie to zna, że tak właśnie wyglądają po prostu sceny budujące napięcia. A więc poczucie znajomości reguł sztuki. Poczucie tego, że wiemy, że to jest tylko i wyłącznie ułuda. Gdzieś z tyłu głowy wiemy, że to jest baśń, że to jest opowiadanie, to jest żart. Nikt nikogo naprawdę nie zabija, nikt nikogo naprawdę nie stosuje wobec niego przemocy. Znaczy, różnie bywa. W naszym przypadku, jak Państwo wiecie, staramy się po prostu bawić tematem na wzór znanych opowiadań i powieści kryminalnych, wysoko pozycjonowanych, że tak powiem, w literaturze. Natomiast bywa także w repertuarze gatunków rozmaitych, bywają też takie śmigły, które po prostu no, przelewa się tam z jednego miejsca w drugie. Tutaj mam taki pomysł, który jakbyście Państwo chcieli podjąć temat, to serdecznie bym się w to włączył. Nie wiem, jak to zrobić w ogóle organizacyjnie, ale myślę, że gdyby na świecie zaczęto opodatkowywać sceny przemocy, no niech powiedzmy za każde uderzenie na filmie, prawdziwe, realne, realistyczne uderzenie postaci przez postać, gdzie jak na to patrzymy, to wiemy, że gdyby to się zdarzyło w życiu realnym, to potrzebna byłaby pomoc medyczna. Za taką scenę każdy powinien płacić jakiś podatek. Wtedy byłyby pieniądze może na ważne, fajne cele, bo przecież to, co teraz oglądamy w repertuarze i ofertach filmów fabularnych, to zawiera tysiące po prostu scen, które wymagają opieki medycznej. Tak do tego podeszli po prostu, to co chwilę jakieś zawraśnięcia, to w najmniejszym stopniu, ale też przewroty, kopania, Boże, ile tego wszystkiego jest. I mi się wydaje, że to po prostu jest troszkę bezkarnie wylewane na ekrany, chcąc właśnie przyciągać poprzez emocjonalność coraz większą ilość widzów. To jest trochę niebezpieczne zjawisko w mediach, ale wracając do nas. My się to też bawimy w naszym słuchowisku o przyjaciółkach. Bawimy się takim bezpiecznym opakowaniem konwencji, które pozwala nam się śmiać z tego, że ktoś planuje morderstwo, to morderstwo się nie udaje, dochodzi do jakichś pomyłek i tak dalej. Jakby to Państwa interesowało, to się jakby przejawia w naszym podejściu takim literackim do tej propozycji, też dzięki Państwu udziałowi to zaczyna mieć po prostu pewne konkretne kształty medialne, to wszystko bardziej sięga Moliera niż Szekspira, tak bym to nazwał, czyli po prostu Szekspir troszkę z pewną powagą traktował pojęcie tragedii dramatu, natomiast Molier bawił się chwytami w historii teatru i w związku z tym te wszystkie komunizmy, które przejawiamy sytuacyjne, one po prostu sięgają tak naprawdę protoplasty komedii teatralnej, czyli Moliera. Jakby kogoś Państwa to interesowało, to są świetne artykuły na temat tego i analizy dotyczące tego, w jaki sposób Molier wymyślał te wszystkie chwyty. Na przykład podam tylko jeden taki przykład, to jest typowy chwyt molierowski, że postać na scenie jest ukryta i podsłuchuje rozmowę na własny temat. Widzowie widzą, że ktoś jest ukryty, wobec tego mają większe pole świadomości od widzu tego, co się dzieje, natomiast ci, którzy gadają, obgadują na przykład kogoś, nie wiedzą, że w szafie schowana jest postać, która się podsłuchuje. To po prostu zawsze jest śmieszne, podobno, i zawsze jest po prostu wciągające, bo przecież widz wie więcej niż ten, kto jest na scenie. Proszę Państwa, poproszę kolejny slajd. Pani Grażyna, jakby można było. A, jeszcze wiecie co, jeszcze cofnijmy się może, Pani Grażyno, tutaj mamy na ciekawostkę. Teraz tak się przyjrzałem temu zdjęciu.
które też jest po prostu zdjęciem darmowo udostępnianym. Widzę, że to dziecko, bo jak sądzicie Państwo, ile ten to jest chłopiec, dziewczynka, nie wiem, ale ile ma lat? Tak po oczkach? A, bo bez, no super, 5. A ma poszerzone tak źrenice w naturalny sposób, czy to jest tam troszkę grafika komputerowa? Grafika, też tak mi się wydaje. Bo to musiała być atropina, co nie wolno robić. Ale w każdym razie na Uniwersytecie Warszawskim zrobiono taki eksperyment, chciałbym Państwu powiedzieć, bo to może ciekawe. Te same zdjęcia ludzi podzielono na dwie grupy i w jednej z tych grup zdjęć delikatnie przy pomocy komputera powiększono źrenice. I pytano, mieszając te zdjęcia ze sobą, pytano o sugestie, czy chciałbyś z tym osobą porozmawiać, czy nie. Czy takie były pytania dotyczące jakby relacyjności, potencjalnej relacyjności na podstawie zdjęcia. I się okazało, że wszystkie osoby, które mają powiększone źrenice, są atrakcyjniejsze do rozmawiania. Pośrednio wnioski wyciągając, to możemy powiedzieć, że każdy stan aktywności, które są sygnalizowane w ciele, czyli na przykład zdjęcie zrobione w stanie po prostu jakiejś aktywności, na przykład jak się idzie, spaceruje na kijkach i tak dalej, budzi więcej potrzeb komunikowania się z osobą na zdjęciach niż zdjęcie wystudiowane, wychłodzone, które po prostu nie sprzedaje emocjonalności. Emocje mogą być różne, ale w każdym razie osoba, która jest uchwycona po prostu w stanie własnej psychicznej aktywności i zarejestrowana na zdjęciu na stopklatce, wzbudza według tego badania, które było tam kilkanaście lat temu było zrobione, więcej potrzeb i ochoty na komunikowanie się. A to było tylko delikatnie sztuczne powiększenie źrenic. Przejdziemy do naszego kolejnego slajdu. Tutaj, proszę Państwa, chciałem dzisiaj Państwu pokazać, bo przygotowując pierwszy pejzaż dźwiękowy, który poproszę Panią Grażynę, żeby odpaliła, gdy zaczniemy już próbować nasze sceny. Tak to wygląda jakby obrazowo na naszym programie, którym się posługujemy. I zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj zastosowałem właściwie to trzy takie ścieżki, mieszając ze sobą efekty. Tutaj osobno wprowadziłem do komputera i do tego programu, do tego projektu, który ma być krótkim takim pejzażem dźwiękowym, dźwięk kopyt, dźwięk rogu myśliwskiego i jeszcze potem tam szelestu. I to są wszystko efekty, które stawiając koło siebie, ale też proszę zwrócić uwagę na grafikę. Specjalnie nakładam na siebie te ścieżki, żeby sprawić wrażenie dźwiękowe pewnej łączności tych poszczególnych. Tak, nie można zrobić tak, że ten konia się kończy, przerwa i zaczyna się następny dźwięk. Lepiej jest po prostu na siebie nakładać. Oczywiście Państwo możecie to robić lub nie, bo tutaj służymy pomocą w tych montażach, ale tylko mówię o takiej sytuacji, że najlepiej nakładać na siebie te ścieżki, bo wtedy mamy do czynienia z pewnym złudzeniem słuchowym tego, że coś się dzieje, gdzie my jesteśmy w środku, wewnątrz tego świata słuchanego. Pani Grażyno, poproszę o odpalenie przebiegu, bo to ja nagrałem z kamerki, tak? I zobaczcie Państwo, jak to działa, tak? Na tym slajdzie, tak? Tak, na tym slajdzie, na razie slajdzie. Słowo słychać chyba troszkę. Słychać dobrze. Tak. Jakbyśmy w lesie byli. I tutaj zaczęliście Państwo mówić, dlatego wpisałem początek dialogu. Mhm. I tego ściszyliśmy kukułkę, żeby nie zagłuszyła dialogu. Tu są szelesty, bo będziecie Państwo przez las przechodzić. Dobrze. Czyli tak tylko chciałem Państwa, jakby, bo czasami warto zobaczyć po prostu, jak to się dzieje w technice, żeby wiedzieć po prostu, jak wpisujemy swój dialog. I teraz już proszę Państwa, przepraszam za ten przydogładny wstęp. Zaczynamy naszą próbę. Dobrze, poproszę o kolejny slajd.
I tam na poprzednim slajdzie, Pani Katarzyno, ja zrobiłem, znaczy też umieściłem ten plik dźwiękowy, już sam plik dźwiękowy, nie z kamery, tylko jakby można było, aha, bo tak jest, jak Pani wyemituje go, to jak zmienić slajd, to on zniknie nam, nie ten pejzaż, tak pewnie będzie, prawda? To znaczy, no potem mogę cofnąć, tak, ale w trakcie... Nie, to będzie komplikowało. W każdym razie proszę sobie tutaj, żebyście Państwo już jakby z tego odsłuchu jednego, który jak słyszę, bo Pani Biesia potwierdziła, że słychać było dobrze, no to wiecie, co jest składowym elementem w danym momencie tego pejzażu dźwiękowego, czyli rozpoczynamy od takiego sygnału rogu myśliwskiego, bo przypomnę, że tutaj mamy do czynienia z sytuacją polowania, pościgu za lisem. I teraz no to co, uwaga, jesteśmy gotowi, role swoje pamiętacie Państwo, na pierwszym slajdzie mamy Violę, Lucy, Helen, Oliwię, Dolores, Lili, Christine. Chyba nie ma Pani Oliwii, czy jest? Znaczy Oliwii, Oliwię gra Pani Roma. Roma to nie ma i nie ma chyba Christine. Ja pytałam ostatnio. Ostatnio Magda. Tak, Pani Jadwigi nie ma i kto tu jeszcze nam się pojawia? Tak, czyli nie ma, czyli Magda może dalej Krystyn czytać, tak, bo była Krystyn, a Oliwie no to Pani Małgosia, tak? Dobrze, tak zróbmy, dobrze, tego się będziemy pamiętać, tak? Dobra. No mamy obsadę, mamy obsadę i teraz, Gosiu, Ty się włączysz. I po prostu... Ja jeszcze tylko patrzę, ale Betty, bo Betty jeszcze się pojawia, a Betty też nie mamy. Pani Zosi nie będzie. Nie. To Betty jeszcze się tam pojawia. A czy za tydzień pani Grażyna, a czy za tydzień będzie Pani Zosia, Pani Roma? Nie wiadomo. Nie sądzę, dlatego że Pani Zosia no to ma tam te swoje projekty, ona już dwa razy nie była i tutaj się nie odezwała nawet, więc myślę, że ona po prostu no nie ma czasu w tym uczestniczyć. Przekonstruujemy po prostu. Przekonstruujemy. Tak, bo to nie można tak... A Pani Jadwiga? A Pani Jadwiga chyba będzie, ale nie też... Bo ona tu była w ogóle na początku, widziałam, że się pojawiła, ale w tej chwili już gdzieś tam nam wyleciała, bo była jakby na spotkaniu naszym Zoom, widziałam nazwisko, ale widzę, że też chyba jeszcze jest na wyjeździe, ale sądzę, że oni już powinni być za tydzień, ale możemy w międzyczasie się skontaktować i potwierdzimy to. Dobrze, bo gdyby nie było Pani Jadwigi, to my tą trzecią rolę też przekonstruujemy, bo tu Pani Zosi, Pani Romy nie będzie na pewno, no to tutaj będziemy myśleć, jak to tam... Czyli tak, proszę Państwa, dla celów warsztatowych pracujemy nad tekstem dzisiaj w takiej obsadzie, jaką mamy. I to jest dla nas główny cel, żebyśmy rozpoznali nową odsłonę zadań, które tutaj są związane z tekstem, a więc emocjonalność. No i teraz spróbujmy odczytać pierwszy slajd w obsadzie, którą żeśmy przed chwilą ustalili. Pani Wiesiu, zaczynamy. Tutaj bez muzyki, znaczy bez tła? Tak. Czekałam na ten. Dobrze. Tutaj jest chyba przepraszam. Spróbujmy jeszcze. Jakieś zakłócenia są troszeczkę, tak? Tutaj. Tak. O, teraz dobrze. Tutaj jest chodźcie dalej, tak? Tak, ja wiem. Chodźcie. Chodźcie dalej. Gdzieś musimy się schować. Teraz tak, zależało mi Pani Wiolu, bo tam Pani Wiesiu, przepraszam. Nie szkodzi. Pani Wiesiu. Zależało mi na tym, żeby, bo tam jest takie specjalne nagranie przechodzenia przez gałęzie, takie chaszcze. I teraz odstęp pomiędzy chodźcie, a chodźcie, jest zależne od tego, jak... To jest literówka. Chodźcie dalej. Tak, dobrze. I teraz chodźcie dalej. To znaczy, trzeba by dać troszkę czasu na samo zaistnienie tego efektu, żeby słuchacz sobie wyobraził, że rzeczywiście ta grupa wędruje przez gęsty las, nie? Tam, krzaki jakieś, prawda?
I teraz, jak jest na sucho, to wiadomo, że ten napoza nie wyjdzie, ale ponieważ wiem na pewno, że będzie to emitowane na tle tego pejzażu, no to bym prosił Pani Wiesiu o taką przerwę wyobrażeniową, że jest pauza pomiędzy pierwszym chodźcie a drugim chodźcie. A może, przepraszam, a może ja puszczę jeszcze raz ten pejzaż dźwiękowy, żeby jeszcze raz kawałeczek dalej, żeby wejść w tą właśnie atmosferę trochę bardziej. To ja jeszcze to spróbuję puścić, bo tam są te kroki potem dalej i właśnie to jest może potrzebne nam tutaj. To... My nie słyszymy. Nie słyszycie? Nie, nic nie słyszymy. Nie? Nie. To zaraz, to ja puszczę z tego tak. Poprzedniego. Momencik, to puszczę z tego, bo nie, tu było. Pani Grażyno, nie. Z tego poprzedniego jest jakoś z szumem, ponieważ to z kamerki brałem, siedząc przed ekranem. Mm-hmm. Natomiast tamto to jest z programu wzięte, więc tam jest czystsza jakość, z całą pewnością. Ha. To i ciekawe, a dlaczego. A jak kliknie Pani play, to nic się nie dzieje? Proszę? Jak kliknie Pani play tutaj, właśnie tu proszę play, no, tak? No tak? Ja i ja, my słyszymy. Ja też słyszę. Jest. Ale i Pani Irena słyszy z tego, widzę. Pani wie się słychać? I tutaj nie wiem, czy te kroki słychać, tak? Bo tu właśnie te kroki, Wiesiu, słyszysz? Słyszę, tak. Te kroki słyszę. O, no to tak. Ja na pewno na tym popracuję już na montażu. Tak. No to już tylko tak, żeby było, ale że to właśnie... w atmosferę po prostu... dobrze, to poprosimy teraz już... I już wchodzimy w to. I ćwiczymy. Chodźcie! Chodźcie dalej. Gdzieś musimy się schować. Eki, uważaj na gałęzie. Czy na pewno nie będzie nas widać? Mam pomysł. Posmarujmy się błotem. Lili, ubieraj psa. Już się robi. Eki, chodź. Pospieszcie się, pospieszcie. Słyszę konie. No okej. Okay. Teraz tak. Są, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem emocji jest. Bo każda kwestia jest innej emocji utkana. Pierwsza, to już powiedziałem. Viola idzie, ona prowadzi tę grupę. Więc ona po prostu trochę tak tutaj... tak mówi, żeby wciągnąć wszystkich za sobą, pociągnąć. Betty, uważaj na gałęzie i jest tutaj Pani Reno, tak? Tutaj to jest po prostu nagłość pojawia się. Czy te gałęzie, one sekundeczkę temu nie zagrażały Pani Reno, a teraz zagrażają, bo teraz Pani coś zobaczyła. Emocja Hel była 100% dobra. Teraz jak Pani Reno powiedziała, bo to jest tak trochę jakby spoza grupy, nie że tu teraz, tylko tak ogólnie, czy nas będzie widać i to właśnie zabrzmiało kontrastowo. Gosiu, to jest emocja odkrycia, rozwiązania, czyli pomysłowy dobromi. Troszkę oczywiście ona mówi za głośno, jak na sytuację skrywaną. Dolores, rozkaz chwili.
Znaczy, tak, Ania musi być bliżej mikrofonu. Tak, to zaraz powiemy, ale to, co pani Grażyna mówi, Lii ubieraj psa, musi być tak, że to jest ta osoba, która przytomnie w tym momencie wie, co w danej sekundzie robić. Ania, która, czy pani Ania, która czyta Lii, już się robi, Peggy, znaczy pani Aniu, ze wszystkich wypowiedzi, które są przy, do tej pory były przy postaci Lili, to ta jest taka, która zrozumiała sytuację szybkiego działania. Tu, już się robi. Czyli jakby Lili nagle wskoczyła w taką rolę osoby, która rozumie sytuację tego desantu, który tam przygotowujecie. No i Christine to jest, tak jak chwilę temu mówiłem o pani, która, Irenie, która grając Lucy zauważa gałęzie, ta Christine też w tej sytuacji, w tej konkretnej, teraźniejszej sytuacji słyszy konie i mówi o swojej emocjonalności, ponieważ ten sygnał, ten bodziec, który słyszy, powoduje, że ona się z tym chce z wami podzielić. Czyli to jest 7 gęstych emocji na 7 kwestiach. Mówimy ja mam jeszcze pytanie. Czy jak my mówimy, to my staramy się być ukryte i cicho mówimy, czy nie ma to znaczenia, bo to i tak... Na to pytanie odpowiem w ten sposób. Nie jesteście postaciami, które w sposób baletowy i równy wykonują wszystkie czynności i na jednej wysokości mają głowy i na jednej wysokości machają ramionami. Nie, to jest grupa składająca się z indywiduów, przyjaciółki, każda jest inna. W związku z tym poczucie tego schowania się u każdej jest inne. Wiadomo, że sytuacja jest taka, że one są w lesie, ale proszę zwrócić uwagę. Przez las przeprowadza Viola, przytomnie zauważa gałęzie Lucy, Helen pamięta o tym, jaki jest cel, czyli schowanie się. Olivia ma pomysł na to, żeby je posmarować się błotem. To jest mały Dobromir, który oglądał, jak desant wygląda. Dolores, Lili, ubieraj psa, to jest ten przywódca. Lili to jest ten, który tego przywódcę traktuje serio i po prostu dalej przekazuje tę informację. I Christine, która kończy ten siedmiokwestiowy dialog zauważeniem, że już zbliża się po prostu ten dźwięk, który popędza nas w działaniu. No ale technicznie to musi być tak chciane, żeby słuchacz słyszał po prostu, bo jak będziemy szeptać, to raczej nie będziemy no tak. Słyszani. To znaczy, gdybyśmy na przykład w tej chwili mieli zrealizować scenę spowiedzi, to realistycznie jest tak, że szepczą dwie postacie. W teatrze, radiowym przynajmniej jedna z tych postaci musi być bliżej mikrofonu i być czytelna, żeby to było ciekawe, interesujące. Czyli jedna z tych postaci musi udźwięcznić swój szept, żeby to było sygnałem, że mamy po prostu nietypową sytuację podsłuchiwania takiej intymnej sceny. I podobnie jest tutaj. Nie mówimy szeptem, nie mówimy cicho, ponieważ w tym momencie to się nie stanie z słuchowiskiem. Takie jest określenie w teatrze szept sceniczny. To jest taki szept, który tak naprawdę dobiega do ostatnich krzeseł widowni, a jest po prostu traktowany jako szept, bo mówimy to na pewną specjalną techniką, na takim przydechu i ten szept sceniczny jest tylko umownie szeptem, a tak naprawdę jest donośnym, donośnie wypowiadaną kwestią. Jeśli to mówi tak z trochę ściśniętym gardłem, no to wtedy ten efekt szeptu rzeczywiście jest słyszalny. To spróbujmy może teraz jeszcze raz zagrać, dobrze? Pamiętając o tych intencjach. Jeszcze tylko chcę Państwu powiedzieć, że tutaj to podejście, które dzisiaj prezentujemy na próbie, bo jesteśmy już przecież bardzo zaawansowani w swoich spotkaniach, nazywa się takim podejściem metody budowania zadań aktorskich okoliczności. To jest metoda Stanisławskiego, czyli każdej kwestii przyznajemy jakieś zadanie do spełnienia i okoliczności są takie, że na przykład znajdujemy się w sytuacji lasu, ukrycia i tak dalej. To warto to zapamiętać. To jeszcze pani Marta, byśmy poprosili o powtórzenie, bo były bardzo zakłócenia na tej wypowiedzi ostatniej pana. Tak, żebyście Państwo czuli się pod opieką tutaj merytoryczną, to metoda, tak nie zawsze to mówię głośno, ale gdyby, to metoda, którą się teraz posługuję z Państwem, przyznając każdej kwestii te zadanie, nazywa się metodą Stanisławskiego, polegająca na tym, że każdej kwestii aktor otrzymuje zadania aktorskie i okoliczności, czyli
zadanie aktorskie, co ta kwestia robi, w sensie jaką pełni funkcję w tej scenie. To bez tego po prostu trudno jest grać na scenie, jak się nie zna właśnie zadania dla siebie. I można potem różnie interpretacyjnie podejść, ale jeśli na przykład, jak chwilę temu powiedziałem, że zadaniem aktorskim dla pani Ireny jest nagłe zauważenie gałęzi. I czy pani Irena za pierwszym nagraniem powie: Betty, uważaj na gałęzie, albo potem powie: Betty, uważaj na gałęzie. To nie ma znaczenia, ale wie o tym, że zadanie aktorskie polega na nagłym zauważeniu gałęzi, które grożą po prostu koleżance. I w tym momencie, jak jest dobrze postawione zadanie aktorskie, to potem interpretacja na kolejnych spektaklach, czy w naszym przypadku na kolejnych nagraniach, już samoczynnie występuje, ponieważ aktor rozumiejący swoje zadanie po prostu będzie korzystał z repertuaru swoich możliwości w danym momencie. A okoliczność to jest taka, jak to nam zawsze tłumaczono na zajęciach, najprościej albo pada deszcz, albo chce się siusiu. To są najlepsze okoliczności, które po prostu, że tak powiem, tłumaczą, jak można zdepetować, bo jak komuś się chce siusiu albo pada deszcz, to zawsze te okoliczności są słyszalne dla wszystkich. Próby teatralne służą temu, żeby zafiksować, czyli zapamiętać kolejne intencje i powtarzać je potem, no czasami przecież przez lat kilka spektaklów jest grane, żeby odświeżać na nowo te wyobrażenia i nie nudzić widza i samego siebie, no bo aktor ma takie bardzo trudne zadanie, żeby samemu szukać powtarzanym ciągle co wieczór tekście, szukać nowych podnieć i starać się zapamiętać uwagi reżysera. Jasne, jeszcze może Państwa to zainteresuje. Takie chwyty pod tytułem Słyszę konie są chwytami szekspirowskimi, wynikającymi z Teatru Żywiteńskiego, który się działo zawsze w otwartej przestrzeni plenerowej w czasach historycznych, czyli renesansu. I po prostu nie imitowano dźwięków. Słuchajcie, nie imitowano dźwięków. Jeśli aktor na scenie powiedział Słyszę konie, to po prostu wystarczyło, bo on to powiedział z taką wiarą, że słyszy konie, że widzowie na scenie, widzowie na widowni po prostu mu wierzyli. Potem dopiero w XVII-XVIII wieku, no i generalnie potem już dalej idąc, ale te barkowe ferieto zaczęły stosować efekty dźwiękowe i tak dalej. Kiedyś ktoś wychodził i mówił, jest noc. I od czasów właśnie Teatru Nowożytnego zaczęto po prostu ściemniać, jak się pojawiły takie możliwości, scenę, żeby uwiarygodnić, że akcja dzieje się w nocy. Kiedyś wystarczyło, że ktoś powiedział, jest noc i tak wierzono w magię słowa na scenie. Dobrze, to jeszcze raz powtórzmy i przejdziemy do następnego. Chodźcie. Chodźcie dalej. Gdzieś musimy się schować. Betty, uważaj na gałęzie. Czy na pewno nie będzie nas widać? Mam pomysł. Narobię się butem. Lili, ubieraj psa. Już się robi. Pędli, chodź tu. Pospieszcie się, słyszę konie. Teraz tak, mam taką korektę reżyserską dla Lucy i dla Christine, bo to są podobne te rzeczy, to ciągle mówimy o tym bodźcowaniu zewnątrz, tak? I teraz tak, nie wiem, czy moją rękę widać, pani Reno? Tak? I teraz tak, prosiłbym o takie coś. Betty, pauza i na tym samym poziomie uważaj na gałęzie, żeby nie robić tak. Betty, uważaj na gałęzie, bo to odbiera nam wrażenie sytuacji tu i teraz. I podobnie u pani Magdaleny, pospieszcie się, słyszę koniec. Mówimy takie, że na jednym diapazonie. Betty, uważaj na gałęzie, pospieszcie się, słyszę koniec. Betty, uważaj na gałęzie, pospieszcie się, słyszę koniec. Nawet gdyby to wyglądało troszkę zautomatyzowane, to będzie bardziej wiarygodne jako sytuacja tu i teraz, bo słuchajcie, musimy się pospieszyć. Uwaga, co się dzieje teraz, żeby nie opowiadać tekstem, tylko żeby tekstem wywołać reakcję. Ostatni raz spróbujmy, dobrze? Jeszcze raz. Chodźcie. Chodźcie dalej. Gdzieś musimy się schować. Jeszcze raz, przepraszam, pani Jolu. Wiesiu, ale nie szkodzi, mogę być Violą na ten czas. Lepiej się czuję w rolę. Dobrze. Ja kiedyś na takim szkoleniu zrobiłem tak, że każdy sobie mógł wybrać imię, jakie chce, zawiesił tutaj i mówiłem przez dwa dni tylko do ludzi po zmianach, jakie sami wybrali po prostu. I to podnośnie świetnie sprawdza.
że każdy jest na okoliczność jakąś tam innym imieniem. Pani Wiesławo, mam taką prośbę. Jak mamy tutaj, jakbyśmy grali jakieś na przykład, nie wiem, profesjonalnie, to chodźcie i jest jakby w tamtą stronę powiedziane. Chodźcie, tak powiedziane. Natomiast gdzieś się musimy schować, to pani sama szuka prawo, lewo, gdzie to jest. Proszę sobie to intensywnie wyobrazić, że chodźcie jest, no chodźcie. Gdzieś tu musimy się schować. Nie wiem, tu, może tam, żeby po prostu w tej jednej kwestii znaleźć te dwie intencje. Popędzania tych, co za panią idą, to jest pierwsza intencja, Wiesiu, a druga, gdzieś musimy się schować. Dobrze? Spróbujmy, to tylko tyle chciałem, już nie będę przerywał państwu. Gramy. Chodźcie dalej. Gdzieś musimy się schować. Eki, uważaj na gałęzie. Teraz to tak, słuchaj Betty, ja ci tam radzę, wiesz. Tak, bo ja idę przed... Można zrobić rózgę dla niegrzecznych dzieci. Bo ja idę pierwsza i już widzę, co się dzieje. Pani Renko, szybciej musi pani powiedzieć. Dobrze, Betty, uważaj na gałęzie i wtedy będzie celnie. Bo jak pani powie, Betty, uważaj na gałęzie. To zaczyna być wspaniałe. Bo ja sobie wyobraziłem, że ja jej odgarniam te gałęzie i jak puszczę, no to wpadnie na nią i dlatego... Dotknęliśmy świetnego tego. Pani miała kapitalne założenia, ale na słów biorąc, jak to rozrzedziła w czasie, stało się intencjonalnie przesłaniowe. Poczekaj, spójrzmy. Małgosia chce wodę, jest szybko, nie? A teraz Małgosia, chcesz wodę? Zaczyna być po prostu pełne jakiejś dwuznaczności, jak zaczynamy mówić, przesłaniowe. Uwaga, jeszcze raz spróbujmy. Jeszcze raz. Chodźcie dalej. Gdzieś musimy się schować. Betty, uważaj na gałęzie. Ale czy na pewno nie będzie nas widać? Mam pomysł. Posmarujmy się błotem. Lili, ubieraj psa. Już się robi. Chodź tu. Pospieszcie się. Słyszę konie. Dobrze, dalej. Drugi slajd poproszę. Lili, czy pies jest już gotowy? Nie mogę dopiąć kubryczka. Ściśnij mocniej psa. Postaraj się. Bądźcie wreszcie cicho. Uwaga, widzę coś. To chyba koń na George'u, to znaczy George na koniu. Nie, to nie on. Dobrze, że Peggy nie wyskoczyła. Przygotuj się, Lili. Teraz to George. Widzę go. Gosiu, Lili, czy pies już gotowy? Ja uważam, że dobrze poszło. Tak. Nie mogę dopiąć kubraczka i jeszcze bardziej pani Aniu wyobrazić sobie, że pani naciąga ten jakiś dziwny strój na tego biednego pieska. Ściśnij mocniej psa, postaraj się, okej. Okay. Bądźcie właśnie, idealnie świetnie, wyszło. Tak. Świetnie, pani Rano, tutaj bądźcie właśnie cicho. Dolores, no bo ona oczywiście szybko chce powiedzieć, dlatego się mili, to jest dobrze. I że Peggy nie wyskoczyła, przyszli. Nie, ja uważam, że możemy do trzeciego slajdu przejść, bo to wszystko mamy intencjonalnie dobrze ustawione. Gramy. No, Peggy, ruszaj, bierz George'a. Ale gdzie ona biegnie? Pomyliła kierunki. Czuję nam cały plan. George skręcił tuż przed dołem. To jakiś koszmar. George pogalopował w głąb lasu. Kto Christinga? Helen. No, czy pani... Tak, to nadal ja. To ja mogę może wiem. Może... Tak. Całą noc kopałyśmy ten dół. No właśnie, to jest fajna emocja. Cośmy się już rozgrzali, to słychać bardzo, że jesteśmy rozgrzani na emocjach.
Ale jeszcze raz powtórzymy może trójkę. No, Peggy, ruszaj! Bierz Georgia! Przepraszam, przerwę. Ania teraz powiedziała z takim radosnym entuzjazmem. Nie wiem, czy to jest dobrze. No, Peggy, ruszaj! Pani ma szczuć tym psem. Pani ma szczuć tym pieskiem, tak? Czyli bierz go, bierz go. Być trochę groźna w tym swoim zawołaniu. Halo, halo? No już, jeszcze powtórzyć, tak? Tak. No, Peggy, ruszaj, bierz Georgia. Ale gdzie ona biegnie? Pomyliła kierunki. Zepsuje nam cały plan. George skręcił tuż przed dołem. Jakiś koszmar. George pogalopował w głąb lasu. Całą noc kopałyśmy ten dół. O, i teraz się bardzo podoba różnica, bo mówiliśmy o, pamiętacie, emocjach zawartych w różnicach. I teraz tak, Dolores po prostu jest taka zamocowana, pomyliła kierunki. George skręcił tuż przed dołem. A Helen, to jakiś koszmar. George pogalopował w głąb lasu. No niestety mamy, że tak powiem, kiepską sytuację. Czyli jedna się emocjonuje i to słychać gardle, że po prostu nie może się pogodzić z tym, co widzi, a druga mówi, no, mamy trudną sytuację. I to się słucha chętnie, gdy dwie osoby w tej samej sytuacji, poddane tym samym bodźcowaniom, mają różne reakcje. Nie musimy tego trenować, żeby nie zepsuć, bo to są bardzo dobrze przez Państwa wyczute intencje. Poprosimy o slajd numer 4. My chyba nie mamy Betty. A, bo Betty nie mamy też, tak. Gosiu. To musimy to... To może ja już powiem tą Betty, bo akurat tak. Tu mnie nie ma. A on sobie nie wpadł, tak. Mhm. No to, proszę przypomnieć, na trzeci slajd się kończy jaką kwestią? Całą noc kopałyśmy i tu jest dalszy ciąg, tak? To jest właśnie, tak, bo to on sobie no, całą noc kopałyśmy, a on sobie nie wpadł, bo to musi być, to jest po prostu jakby w szybkim mówieniu. Mm-hmm. To pani Grzeszno, jesteśmy optyczni na czwartym slajdzie, ale pani z pamięci, żeby powiedziała ostatnią kwestię, a wtedy wchodzimy na czwórkę, dobrze? Mm-hmm. Okay? Całą noc kopałyśmy ten dół, a on sobie nie wpadł. Gdzie jest moja Peggy? Pognała w las. A za nią George. Żywy oczywiście. I co my powiemy Agacie? A kiedy ona przyjeżdża? Świetnie. Podobało mi się techniczne zapytanie. Tak, ona właśnie a propos sobie przypomniałam. A kiedy ona przyjeżdża? Bardzo dobrze. I to musimy trzymać. Pomimo tych wszystkich emocji, nagle pada informacja, która musi się wyróżniać z tego tekstu, bo dla słuchacza jest ważne, żeby słuchaczowi przypomnieć, że to wszystko jest w sprawach wypełnienia zadania, które pozostawiła Agata, a teraz się okazuje, że Agata przyjeżdża. Poproszę slajd 5. Nie mogę być pewna. Niech ktoś inny to powie. Może... No. Dobrze. Ania, może ty powiesz, bo ciebie akurat tam nie... A on sobie nie wpadł. Nie. W piątym slajdzie. Piąty. Helen jest. Dolores może. Tak. Ja przerzucę to też. Każdy, jakbyś pani mogła. Jutro wieczorem na pokrótce tak zapanowałaś. To wszystko mówię Dolores. Aha, tak. Jednym tym. Coś jako Dolores. Aha, czyli zaraz, moment. Jutro wieczorem na pogrzeb George'a. No tak, zaplanowałyśmy. Ale George żyje. No właśnie. I dalej, możemy? A tu już mamy o. Tak, tu są kroki. Ja spróbuję włączyć. Może się da, tak. Byśmy to z Gosią nagrywali, bo żaden efekt nie podobał nam się z musiałam założyć buty na łzach po raz pierwszy w roku.
Żeśmy nagrywali to. Dobra. Dobrze, minęły. Minęło. Agata. Gdzie jest ciało? Betty. A to. Jeszcze raz, to ja tą Betty tu przeczytam. No. Dobra. Dobrze. Gdzie jest ciało? Właściwie trudno powiedzieć. Jak to trudno powiedzieć? Agato, usiądź. Musimy porozmawiać. No ale ja nie chcę rozmawiać, ja chcę zobaczyć. Wchodzi George. George, ty żyjesz? Siódmy slajd, poproszę. Panie Henryku? A, to ja będę, okej. Tak, Agato, żyję i czuję się znakomicie. To świetnie, George. To taka wielka przyjemność widzieć cię w dobrym zdrowiu. Bardzo się starałyśmy, żeby George się nie nudził. I chyba nam się udało. Tak. To wam się zdecydowanie udało. Bez dwóch zdań. Tak, ale ostatnia przygoda była bardzo niebezpieczna. No właśnie. Było jakieś zamieszanie. Coś tam słyszałyśmy z daleka w lesie, gdy szukałyśmy Peggy. Tak, uciekła nam biedactwo. I bardzo zmęczona dotarła do nas wieczorem. Bałam się o jej życie. Chyba nie jest przyzwyczajona do udziału w polowaniu. Ale to Peggy, ten mały piesek o odważnym sercu uratował mi życie. George, jak dobrze, że żyjesz. Jednak. Jak się cieszę, że Peggy ocaliła George'a. Bardzo się cieszę. Bardzo. Peggy to najdzielniejszy pies na świecie. George, opowiedz nam wszystko od początku. To fascynujące. Opowiedz. Dobrze. Galopowałem za lisem, gdy nagle spod końskich kopyt wytrysnęła Peggy. Wytrysnęła? Złapała za sobą jakieś gałęzie czy szmaty i nie mogła szybko biec. No i prawie wpadła pod końskie kopyta. To straszne. Biedactwo. Ale właśnie to biedactwo spłoszyło mojego Orfeusza, który skręcił w ostatniej chwili przed głębokim dołem. Mógłbyś tam wpaść niestety. No właśnie. Dzięki Peggy tak się nie stało. Wyobraźcie, jacyś wstrętni i głupi ludzie wykopali ten dół. Och, zaraz tam wstrętni. Może to niewinni turyści? Musiało być ich kilku. Albo byli głupi. Przeoczyli takie znalezisko. Znalezisko? Coś znalazłeś w tym dole, George? Co to takiego? Właściwie to nie ja. To Hipolit. Jest świetnym geologiem. Hipolicie, opowiedz paniom, co znalazłeś na dnie dołu. Złoto. Najprawdziwsze złoto. Te niepozorne kawałki skał na dnie dołu okazały się grudkami złota. Panie Hipolicie, jest pan nieoceniony. George, gratulujemy ci odkrycia. Irenka? George, jak to się dzieje, że tyle skarbów odkrywasz co dzień? To naprawdę niespotykana umiejętność. Ależ to dzięki wam. Odkąd przyjechałyście, przydarzają mi się takie cudowne przygody. Co chwila coś nowego. Dziękuję, że przyjechałyście. I dalej. Ależ to drobiazg, George. Przypadek. Przecież niczego nie zrobiłyśmy. To samo się przydarza. Takie niesłychane zbiegi okoliczności. Przyniosły mi szczęście. I w związku z tym chciałbym wydać na waszą i Peggy cześć uroczysty bankiet. O, dziękuję. Dziękujemy. Cudownie. Jaka niespodzianka.
Dalej. To też będzie powitalne przyjęcie na cześć Agaty. Ach, dziękuję, George. Dziś wieczorem będziemy się cieszyć i bawić. Chciałbym wam też coś uroczyście ogłosić. Ale dopiero wieczorem. Do zobaczenia. I dalej? Dalej? Aha. A jest... A. Niespodzianka! Bardzo się cieszę, że widzę was wszystkich. Ciebie, mamusiu, kochaną żonę i jej cudowne przyjaciółki. Witaj, mój wierny Hipolicie, i ty, najdzielniejszy i najmądrzejszy piesku na świecie. Szlachetna Peggy. Brawo. To znacie już wszyscy bohaterski czyn Peggy. Tak. Tak. No właśnie z tym wydarzeniem chciałbym zmienić mój testament. Ależ George, to taki poważny temat. Dzisiaj mieliśmy się cieszyć i bawić. Agato, chciałbym to uroczyście ogłosić. Dzisiejszy dzień jest idealny. W takim razie słuchajmy. Chciałbym ogłosić, że krokodyle, którym chciałem zapisać cały majątek, bardzo mnie rozczarowały. Bardzo. Rzuciły się na mnie. Prawie zginąłem w ich paszczach. Na szczęście tego dnia miałem mocny głos po balsamiku mamusi. Dlatego cały majątek zapisuję mojej ukochanej Peggy. Jak to, Peggy? Co? Majątek? Przecież to niemożliwe. Ja uważam, że to bardzo szlachetne i takie romantyczne. Co tu takiego romantycznego? Krokodyle. Te cudowne zwierzęta nie dostaną nic. Zupełnie nic. Nic. Wszystko dziedziczy pies Peggy. Ale przecież Peggy nie da sobie rady w zarządzaniu majątkiem. Gdyby oczywiście miała taką okazję, George. No właśnie. Coś może się stać takiemu małemu i delikatnemu pieskowi, prawda? Tak. Oczywiście. Tyle jest chorób. Macie rację. Przewidziałem to w moim zapisie. Zarządcą majątku Peggy... Bardzo dziękuję za zaufanie. Ale gdyby coś się stało, Lili... Ojej! Opiekę nad moim majątkiem przejmuje Dolores. Rozumiem. A gdyby Dolores uległa jakiemuś wypadkowi, no na przykład spadła ze schodów, to wtedy wyznaczyłem Oliwię jako zarządcę majątku Peggy. Będę się starać, George. Ale wszyscy oczywiście jesteśmy śmiertelni. To też gdyby Oliwia nagle straciła życie, to po niej świetną w roli zarządcy byłaby Helen. O, to jak bajka łańcuszkowa. A po mnie kto? No oczywiście Lucy. Już się nie mogę doczekać. Zawsze bardzo lubiłam Peggy. I pieniądze. A gdyby zły los spotkał Lucy, zadanie przejmuje Christine. Nie mogę się doczekać. Mogę się nie doczekać. Wszystkie jesteście w świetnej formie. Tym bardziej, że będziemy bardzo o siebie dbać i o swoje bezpieczeństwo. To dobrze. Ty, Wiolu, jesteś ostatnia na liście. Czyż to nie piękny testament? Tak, George. Zwłaszcza, że jesteśmy przyjaciółkami. Na śmierć i życie. I wiecie Państwo, że jak się kończy? George po prostu taki testament pisze, że teraz przyjaciółki będą naprawdę miały co robić, to znaczy będą musiały... Mordować się. Sensjon
No, na szczęście jestem ostatnia. Myślę, że będą wzajemnie o siebie dbać, bo przecież jesteśmy przyjaciółkami. Na śmierć życie. Tak jest. Diabelski plan. Diabelski, przyznaję. Diabelski plan. Spotykamy się za 10 minut czy 15 jak zwykle? Tak, tak, to znaczy jest 10 po, to 20 po. O, tak, 20 po. Dobra. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia.